Akt erekcyjny Galerii Europa Daleki Wschód, integralnej części Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w Krakowie, której otwarcie planowane jest na wiosnę 2015 roku. Drodzy Państwo, bardzo to jest piękny dzień w naszym życiu, mówię o Krysi i o mnie, dlatego że realizuje się jeszcze jedna idea, o której myśleliśmy od lat. Galeria Europa Daleki Wschód jest rozwinięciem idei Muzeum Manga, instytucji unikatowej na kulturalnej mapie Polski. Ten adres, który został stworzony przez panią Krysię Zachwatowicz, przez pana Andrzeja Wajdy, uzyskuje pewnego rodzaju kompletność. Będzie to miejsce dialogu tradycji zachodniej z wielością i odmiennością kultur wschodu, a także przestrzeń wzajemnych inspiracji i relacji, w XXI wieku odczytywanych z nowej perspektywy. A galeria, która powstanie i której będę oczywiście kibicowała, wspierała tą rzecz, bo to chyba nie wyobraża sobie pani dyrektor, że mogłabym nie. Myślę, że powstanie w ciągu najbliższych paru miesięcy i będziemy się za niedługo mogli radować chwilą otwarcia tej przestrzeni wystawienniczej, która w naturalny sposób dokomponuje koncepcję muzeum stworzoną wiele lat temu przez Arata Isozakiego. Tempo musi być rewelacyjne, ale widzę, że wszyscy są przygotowani, kaski na głowach, będzie dobrze. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo.